razie serdecznie witamy naszego szwedzkiego gościa. Zapraszamy na bardzo ciekawy wykład dotyczący sytuacji obecnej politycznej w Szwecji. Jak doszło do tych zmian, do których doszło? Wszelkie pytania, jeżeli jakieś będą, to zapraszamy do zadawania po zakończeniu prelekcji naszego gościa. Oddajemy głos. Dziękujemy. Dziękuję. Będę anonimowy, ale mam pochodzenie i szwedzkie, i polskie. Moja mama pochodzi z Warszawy. Wyrosłem w Szwecji, więc polski jest moim drugim językiem. Więc dlatego mówię jak mówię po prostu. I jestem tutaj z powodu, że mam po prostu doświadczenie od środowiska nacjonalistycznego szwedzkiego. Byłem kiedyś członkiem Szwedzkich Demokratów i teraz jestem członkiem Alternatywy dla Szwecji. I mogę zaczynać z tym, że była wielka różnica między Szwecją w latach 00, czyli przed wejściem w Sejmu Szwedzkim, Riksdagu, przez Szwedzkich Demokratów. Atmosfera była po prostu straszna, po prostu na socjalnym poziomie. Wystarczyło, że wymawiałeś tylko słowo Sverigedemokraterna, to byłeś po prostu hitlerowcem. Taki klimat był. I tutaj macie, na mojej prezentacji macie zdjęcie. Na mnie tylko minutach pobyłem atakowany przez lewaków z takim, nie wiem jak się nazywa po polsku, ten spray pieprzowy. A po prostu gazem. Tak. I tak po prostu było. No, było po prostu ogromny nacisk od całego społeczeństwa szwedzkiego, że nie masz popierać tych pomysłów, że nie masz być krytycznym do polityki imigracyjnej, ale ja i tak wybrałem ten wybór, bo już wtedy było problemu po prostu. I tutaj na prawej stronie to widzicie zdjęcie ze mną z Jimmy Åkesson. On jest do dziś liderem Szwedzkich Demokratów. Wtedy ta partia była o wiele mniejsza, wtedy miała może tylko 1% coś takiego. Więc ja mam pamięć, odkąd ta partia była naprawdę bardzo, bardzo małą partią i bardzo nienawidzona przez wszystkiego społeczeństwa tak na ogół. I już aż do 2010 roku to było ekstremalnie politycznie odpowiednie Szwecji, klimat. I tutaj jest przykład jeden z największych gazetów szwedzkich, Aftonbladet. Ja nie wiem, jak mam to porównywać. Słyszałem, że Gazeta Wyborcza jest bardzo lewacka. Może coś takiego, ale jeszcze gorsza jakość. Po prostu to jest tylko o jakąś mamę szwedzką, która utknęła kontakt z swoim synem z powodu, że był członkiem Szwedzkich Demokratów. Tak to było. I wtedy ona dała taki sygnał, że ja jestem lepszym, dobrym człowiekiem z tego powodu. Dzisiaj to taki artykuł nie był w ogóle pisany. Dzisiaj to było uważane jako hoja, jako bardzo dziwne. Ale tak było, tylko 12 lat temu, więc naprawdę się zmieni klimat. No i tak jak widzicie na tekstu, to by była jakaś matka w Polsce, utknęła kontakt z swoim synem z powodu popierania PiS-u. To jest, i do tego to PiS to by za bardzo radykalna partia w szwedzkim środowisku. Skoro jest przeciw aborcji i bardzo popiera Kościoła katolickiego. To by było po prostu niemożliwe. Bardzo sekularyzowanie liberalne Szwecji. No i trudno dla nas Polaków zrozumieć, jak fanatycznie, politycznie odpowiednie było w Szwecji wtedy. Ale szwedzka mentalność była już od setek lat bardzo konformistyczna, że Szwedzi bardzo uwierzyli swojego rządu, bo historycznie tak było, że szwedzkie króle mieli sojusz z razem chłopami przeciw szlachty, a tak nie było w Polsce. Tu było trochę na odwrót. Więc
różne, bardzo różne mentalności po prostu. Najpierw chciałbym tylko krótko powiedzieć o te polityczne partie w Szwecji, żebyście zrozumieli, jak te koalicje się zmienili, że niektóre burżuazowe partie w praktyce to wolą raczej pracować z socjaldemokratami, czyli z lewicą, raczej niż popierać Szwecji demokratów. I można powiedzieć, że Szwecy demokraci przyszli do Riksdagu, Sejmu Szwedzkim, jako takich outsiderów, ja nie wiem, jak to przekonać do polskiego. Nie są członkami tych starych partii po prostu. I na początku to nie byli mile widzeni po prostu. I to jest największa partia. Po polsku Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza albo Socjaldemokraci. I dostali w ostatnich wyborach 30%, ale 50-60 lat temu to byli zupełnie dominującą partią w Szwecji. Mieli ponad 50% nawet. I ich główna ideologia demokratyczny socjalizm, feminizm. I no, dominująca partia, nie tylko w polityce, ale także w kulturze, no, całej drugiej połowy XX wieku Szwecji. I dużo intelektualnych aktorów, piosenkarzy i dziennikarzy popierali tej partii już od lat powojennych, aż 12 lat temu. I tak, to jest bardzo aktualne pytanie, skoro chcemy być członkami NATO, ale Turcja nas nie pozwala. Ale tak naprawdę to istotnie chcieliśmy tak oficjalnie być neutralni, ale tak naprawdę to, kiedy ja ostatnio czytałem o NATO, to Szwecja tak naprawdę grała pod kocem z Stanami, więc to było jasne, że Pakt Warszawski to był wróg, to było jasne. Nawet jeśli tak opisałem, to byliśmy takim neutralnym, socjaldemokratycznym krajem. Trochę była krytyka tam tak oficjalna przeciw tak zwanych tych imperialistycznych wojen USA, przede wszystkim Wietnamu. Ale tak po kocu to chcieliśmy mieć no, współpracę z Stanami wojskowe. I tutaj mamy partię lewicy, to są dawniejsze komuniści. Aż do 30 lat temu to otwarcie wspierali Związku Radzieckiego i nazwali się komunistami. I to jest właśnie liderka, ona ma pochodzenie z Iranu. I to jest Partia Zielonych i ta partia nawet jeśli jest taka mała i zawsze leżała tam około 4-5%, to naprawdę miała szkodliwy wpływ na politykę imigracyjną w Szwecji w latach 2010 do poprzedniego roku, 2022 po prostu. Bo chodzi o to, że ta burżuazyjna największa partia, moderaci, wolali zrobić porozumienie z tą partią, raczej niż pozwolić wpływ Szwecji demokratów w tym czasie. Partia Centrum, historycznie Partia dla chłopów, agraryczna partia. Kiedyś miała taki pomysł, że chciała, no tak 60 lat temu, to chciała pospierać i wspierać wszystkich chłopów. Była bardzo konserwatywna, a dzisiaj to jest zupełnie, nie poznaje tej partii po prostu. Jest raczej dla kobiet w latach 30 do 40, które robią karierę i żyją w większych miast. I ta liderka, ówczesna Anilow, strasznie nie znosi Szwecji demokratów, ale teraz właśnie odejdzie. I następny lider to nie jest zdecydowane, ale następny może będzie Turek. No tak wygląda. Jak już iść to na całość. No. No i liberalowie też nie lubią Szwecji demokratów. To jest taka zwana burżuazyjna partia, ale tak jak partia Center,
ta poprzednia partia, to też są właśnie takie no, lewacko-liberalną partią, tak zwaną burżuazyjną. No, socjaliberalizm, liberalny feminizm, ale zawsze byli pro Unii Europejskiej i pro NATO. I chrześcijańscy demokraci, no, socjalno-konserwatyzm i ostatnich lat to oni byli bardziej pozytywnie nastawieni do socjaldemokratów. Jak widzicie, 5% w ostatnich wyborach zawsze była mniejszą partią, między 5 i 10%, tak jak liberałowie i partia Centrum. I moderaci. Umiarkowana partia koalicyjna jest polskie przetłumaczenie, ale łatwiej powiedzieć moderatów po prostu. I ta partia wcześniej była trochę większa, może leżała tam na 22-25%, ale dużo głosów straciła właśnie do socjaldemokratów. I tak, także socjaldemokraci bardzo stracili do socjaldemokratów ostatnich 10 lat. No, liberalny konserwatyzm, liberalizm gospodarczy i dawniejsza konserwatywna partia, ale dziś to, nie wiem, jeśli można nazwać ich konserwatywnych, tak oficjalnie, nie międzynarodowo, to tak, to jest ta największa konserwatywna partia, ale tak naprawdę to podała na sferę kulturalnej do socjaldemokratów i ich tożsamość to jest, że wspierają Stanach i wspierają no, rynku gospodarczego, że chcą zniżyć podatki i tak dalej. I no, ja nie wiem, jak mam to powiedzieć. Jest ich trochę brak duszy w tej partii. Tylko myślą o ekonomii i zmniejszyć podatek. I wcześniej to jest warto powiedzieć. Proszę? U nas też się mówi technokraci. Technokraci. Można nazywać ich technokratą, dokładnie. A wcześniej to warto powiedzieć. Dzisiaj to chcą mieć rozmowy i współpracować z socjaldemokratami, ale tylko 10 lat temu i też 30 lat temu to imigracja była jak najbardziej ekstremalna, kiedy oni rządzili, kiedy była burżuazyjna koalicja i byli nawet gorsi od socjaldemokratów. Nawet jeśli ta multikulturalna polityka była inicjowana przez socjaldemokratów, była zrobiona tak oficjalnie w legalizacji szwedzkiej 1975 rok. Więc socjaldemokraci zaczynali z tym, ale było jeszcze bardziej ekstremalnie pod tych moderatów. Na początku lat 90. to mieliśmy ogromną imigrację od Jugosławii między innymi i wtedy dostaliśmy dużo problemów z serbijskiej mafii. A teraz 10 lat temu to ich poprzedni lider Fredrik Reinfeldt, on nie czuł ogromną nienawiść do socjaldemokratów i on właśnie zrobił to porozumienie z tą Zieloną Partią. Więc warto to się przypomnieć. Ale teraz, kiedy widzą, że socjaldemokraci nie zmniejszają się, tylko zwiększają się przez każde wybory, to no, nie mają wybór po prostu. Żeby dostać jakiś wpływ bardziej prawicowy, to muszą po prostu współpracować z SD. No i to dzisiaj leży na 20% socjaldemokraci albo socjaldemokratyna. Narodowy konserwatyzm, socjalny konserwatyzm, nacjonalizm kulturowy, warto podkreślić, nieetniczny, czyli to nie jest etniczna narodowa partia, i eurosceptycyzm. I wcześniej nie chcieli być członkami NATO, nie chcieli wyjść z Unii Europejskiej, ale teraz zmienili sobie te poglądy i zbliżali się po prostu do moderatów, żeby być bardziej no, dostosowani, żeby być możliwy do współpracy. Tak i moderaci, i sami socjaldemokraci tak uważają dzisiaj. No i dzisiaj też no, wszystkie te partie w całym Sejmie, warto powiedzieć tu w polskim środowisku, wspierają Ukrainę i no, nie ma żadną partię w Sejmie, która jest taka
prorosyjskie, to jest po prostu niemożliwe, niemożliwe w Szwecji. I właśnie ten nowy burżerzyn rząd nawet no, zwiększa podatki. Ja nie wiem, może to z powodu, że faktycznie to jest, że dajemy teraz bardzo dużo do Ukrainy i funduszy, i też no, sprzętu. Uzbrojenie, tak. No, uzbrojenie, tak. No, to będzie trochę fakty tutaj, trochę takie suche fakty, ale w roku 2010 wszyscy demokraci wkroczyli do Riksdagu, parlament szwedzki, z 5,7% i dostali pozycję wagowy mistrz w Riksdagu. Nie wiem, jeśli tak się nazywa po polsku, tak mówimy po szwedzku. Wagowy mistrz, czyli mistrz, który może albo tą stronę przychylny mistrz. Język uwagi. Język uwagi. Język uwagi. Dobrze, dziękuję. No, jak wam mówiłem, to roku 2011 rozliczenie w sprawie migracji między burżuazyjnych partii i partia zielonych. Danie praw dla bezpapierowych do szkoły i opiekę publiczną. I właśnie to jest ten bywszy premier Fredrik Reinfeldt. On bardzo nienawidził Szwecji demokratów i on był liderem moderatów i on zrobił to porozumienie z partią zieloną. I w 2013 roku, kiedy były następne wybory, to on odstąpił jako lider moderatów i Szwedzcy demokraci dostali 12%, prawie 13% wyborów tego roku. I ważniejsze zdarzenie polityczne w Szwecji roku 2014 po wyborach sojusz burżuazyjny Alliansen rozbił się, skoro partia Centrum i liberałowie nie zgadzali się z zbliżeniem do Szwecji demokratów. I tak zwane porównanie grudniowe. Największa konstelacja zawsze miała dostać swój budżet zaakceptowany. Znaczyło to praktycznie, że rząd socjaldemokratyczny dostał swój budżet popierany przez nie tylko lewicy zielonych, ale także i partia Centrum i liberałów, czyli dwa partie tak zwane burżuazyjne. Więc to znaczy, że nawet jeśli ponad 52% głosili na nie socjalistyczne partie w roku 2013, to i tak budżet socjaldemokratyczny wygrał. Tylko żeby wykluczyć Szwecji demokratów. A to chodzi o budżet państwa. Tak, budżet państwa, właśnie. Więc no, to była no, demokracja w Szwecji, że większość nie dostali no, niesocjalistyczny budżet. Ale to jest możliwe, jeśli te partie, te liberałowie i partia Centrum chcą tego, no to oni tak wybierali, żeby wspierać socjaldemokratów. Ale z koncesjami, bo musieli zniżyć jakieś niektóre tam podatki w socjalnym kraju, żeby dostać wspieranie od partia Centrum. Więc tak to... No. Ważniejsze zdarzenie polityczne w Szwecji roku 2015 to był ten wielki kryzys w tym roku migracyjny w Europie. Eksplozja imigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu i z Afganistanu. Destynacje byli przede wszystkim Niemcy i kraje nordyckie. Tego roku był rekord asylantów w Szwecji. 163 tysięcy osób, więcej niż kiedykolwiek wcześniej w jednym roku. I porozumienie imigracyjne w tym roku, następnie porozumienie między wszystkich partii, poza Szwecji Demokratów i Lewicy, czyli Lewica nie brała udziału w tym porozumieniu. Zmniejszyć imigrację według surowszych zasadach. I jedna ważna reguła jest czasowy stan posiadany zamiast zezwolenia na pobyt stan stały. I to był standard po prostu, pobyt stały dla azylantów wcześniej. Więc no, trochę bardziej surowo, nawet jeśli się to tak bardzo wyraźnie nie widać na ulicach Szwecji. Żeby to ograniczyć, tak? Migrację. No tak, tak, już ograniczyli bez wpływu ST. Ale trochę. Była na tym, żeby nie zmniejszać tej migracji.
Ale szwedzcy demokraci chcieli jeszcze bardziej się rozszerzyć. Tak. Ale nie wystarczyło. Ale widzą w ogóle nie chciało. Nie, chcieli jeszcze bardziej hojną politykę imigracyjną. No. Więc w praktyce to było zmniejszenie aplikantów azylu po roku 2015. I większość azylantów zawsze byli młodzi mężczyźni, ale imigracja i tak kontynuuje. Bo te azylanci, którzy już przyszli, oni są używani jako kotwicą przez swoją rodzinę, więc mogą brać swoje bracia, siostry i rodzice. Prawo do łączenia rodzin, tak? Bo jest prawo do łączenia rodzin. Właśnie, dokładnie. No to samo obowiązuje tylko w Szwecji, ale też na Zachodzie, chyba Niemczech swojego czasu, tak? Ja myślę, że są te same podobne reguły w wszystkich zachodnioeuropejskich krajach. Więc po tej fale imigracyjnej to wartości zaczyna się zmienić bardzo szybko na prawo, ale no, ta polityka w praktyce kontynuuje. No. Widzicie na tych numerach, że może się zmniejszyło trochę tutaj ostatnich lat, wspominając tym ale jednak jest ponad 100 osób każdego roku. To jest wiele więcej z porównaniem 15 lat temu, 25 lat temu, 30 lat temu. To jest ogromna różnica po prostu. Ostatnim tym roku, w 2020, to było tylko 88 tysięcy imigrantów. Ale ja myślę, że to jest z powodu z korony, że nie mogli tak łatwo podróżować. Bo poprzedni rok był chyba coś tam ponad 100 tysięcy nowych. Ale to są wszyscy imigranci, czyli nawet są liczone chyba wśród Unii Europejskiej. No i zmiana demograficzna Szwecji. Widzicie tutaj podzielone różne grup, że na przykład przede wszystkim od zachodniej Azji wzrastaje. Te, którzy są urodzeni w tych krajach, ale także drugą generacją, te, którzy mają obie rodzice urodzeni w różnych tych rejonach. I to zielone to Afryka, nie czekaj, to jasne zielone, to jest Bliski Wschód. I później wschodnia Europa, chyba Polska jest zmniejszona w tej grupie, nie jestem pewien. Wesle to są kraje zachodnie i później mamy, no niestety, te kraje z Bliskiego Wschodu i Afryki kontynuują wzrastać. I nawet jeśli ograniczymy tą migrację, to druga i trzecia generacja to kontynuują rosnąć po prostu. Tak wygląda. I właśnie te drugie i trzecie generacje, to z nimi mamy największe problemy po prostu z przestępczością. Bo chyba słyszeliście, że my mamy dużo tych zamachów z bombardowań w dużej części Szwecji, tak. Jest o wiele gorzej sytuacja w Szwecji niż z porównaniem z innymi krajami nordyckimi. Nawet jeśli te kraje idą w tym samym kierunku, co Szwecja niestety. Właśnie rzeczywiście zdarzenie polityczne w Szwecji w latach 2016 do 2019 roku. Więc bywsza lidera moderatów chciała się zbliżyć do SP już w 2016 roku, ale to było trochę już za wcześnie i musiała odejść, bo wtedy jeszcze nie było zupełnie politycznie odpowiednie, żeby współpracować z SD. I w roku 2018 to wszyscy demokraci dostali 17%. I tego roku to było jeszcze, no, druga próba zbliżenia do szwedzkich demokratów od strony moderatów i chrześcijańskich demokratów. I no, lider moderatów sugerował rząd z tymi trzech partii po wyborach. I partia Centr i liberałowie zareagowały bardzo, z bardzo niechęcią i zdecydowali, żeby popierować lewicą i socjaldemokratów i zielonych, kiedy chodziło o pytanie o budżetu.
Więc no, znowu był rząd socjaldemokratyczny po prostu z tego powodu. I tak wyglądali ostatnie wybory. Kontrolne rozmowy były między moderatów, chrześcijańskich demokratów i jeszcze demokratów. I jak widzicie tutaj, to socjaldemokraci dostali 30%, wszyscy demokraci 20%, moderaci 19% i wszystkie te inni poniżej 10%. I wielu z nas narodowych mieliśmy nadzieję, że może w każdym razie pozbyłymy się partia Zielonych albo Liberałów, ale nie udało się. Bo my mamy taką granicę 4%, że wszyscy, którzy dostają ponad 4%, dostają się do Riksdagu po prostu. A ponad tym to wszystkie inne partie dostały tylko 1,5%. Niestety to jest jedna z tych partii, które ja głosuję, niestety leżą tam. No i to jest ta ostatnia umowa teraz. To jest pierwsza umowa, kiedy wszyscy demokraci naprawdę dostali wpływ na politykę. I to jest umowa między partią moderatów, chrześcijańskich demokratów, liberałów i wszyscy demokratów. Ale liberałowie wymagali żadne miejsca do SD w nowym rządu burżuazyjnym. Wiele reformy, które mają zrobić politykę migracyjną bardziej surową, mają być badane aż do roku 2026 roku, czyli następne wybory, więc to jest żart, bo to nie jest pytanie, że mamy problemy, że mamy za dużą migrację, ale to jest po prostu zahamowane przez liberałów i te moderaci, chrześcijańskie demokraci to są neokonserwatywni, to pod nich w poprzednich rządach to był rekord, jeśli chodzi o migrantów, więc oni nie są do ufania po prostu i po prostu jeszcze jest taka niechęć do ESTY, nawet jeśli są teraz zaakceptowani, muszą współpracować, skoro ESTY teraz jest największą partią, ale i tak nie dostają ministerstwo żadne w tego nowego rządu, więc tak wygląda, więc zobaczymy, może będzie coś z tego. Zobaczymy, jeśli będą jakieś pozytywne wyniki. Bo jeśli wszyscy demokraci nie dostają jakiegoś pozytywnego wynika z tego, to ich wyborcy będą nie będą zadowoleni w następnych wyborach po prostu. I wtedy będzie szansa dla mniejszych partii. Na przykład na AFS, na którą ja głosowałem. Zobaczymy. To ciekawe. Właśnie, AFS, nowy obiekt nienawiści upolitycznie odpowiednich w Szwecji, kiedy już zostali zaakceptowani. I właśnie to jest ten lider, Gustav Kasselstrand. To jest w wyborach, przed wyborach w 2018 roku. I on zrobił sobie selfie razem z politycznie odpowiednią starszą szwedzką kobietą. I tutaj stoi, wróć z powrotem pod kamieniu, odkąd przyrodziliście AFS. Tak stoi. Więc jeżeli jest taka fanatyczna polityczna odpowiedzialność, w lewicy to jeszcze są takie fanatykami. Ale to jest tylko humor, to jest tylko śmieszne. I wpływ od AFS, nawet jeśli w ostatnich wyborach to tylko niestety dostali 0,18%, to meta politycznie, tak mówimy po szwedzku, czyli nie od razu taki wpływ taki wyraźny, ale Gustav Kasselstrand, on zaczynał z tym słowem återvandring, to znaczy migracja przewrócona, tak można powiedzieć po polsku. On zaczynał tego słowa używać i to jest bardziej takie większe określenie, bo po prostu nie można tak po prostu powiedzieć, że chcemy się zrepatriować albo wykopnąć, ale taka migracja powstrzymana, nie tylko powstrzymana, ale migracja
Z powrotem po prostu. No, to jest, pasuje w tym wszystkim klimacie politycznym. I później to było zaczęło być używane przez Winu Okeson i później nawet przez Ulkrywczyszą, który jest liderem teraz przez Moderatów, więc można tak powiedzieć, że AFS ma nie taki prosty taki wpływ na politykę, ale tak jeśli chodzi o Słowak, to no tak, to taki metapolityczny. No. Nikają do mainstreamu, czyli idea. No tak, 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 tak. No. I też mamy te alternatywne media szwedzkie, bo media szwedzka tradycyjna była strasznie politycznie odpowiednia, bardzo lewicowa. Więc dlatego mamy tą chyba najsilniejszą alternatywną medię na całym świecie, z tego właśnie powodu. Bo no, to jest innowacyjny naród i jeśli jest problem, to musi być rozwiązany po prostu. Więc no, było niektórych tych założonych gazetach, przede wszystkim na internecie. Ale trudno mierzyć, ile wpływu naprawdę mieli. I na początku chodziło o odsunięcie od problemu z imigracją. Ostatnich latach chodziło też o problemy z doczynieniem z NATO. To nie jest wielkie pytanie w tu Polsce, ale w Szwecji to była polityka neutralności już 200 lat, kiedy straciliśmy Finlandię i mogliśmy tam siedzieć bardzo spokojnie na naszą półwyspę skandynawską. Ale to się zmieniło teraz w ostatnim roku, jak bardzo dobrze wiecie. I też jeśli chodzi o pytanie dostawy energii elektrycznej, propagandy LGBTQ, ja nie wiem, jeśli nazwać to... LGBT. No to tak samo po polsku. No wszyscy, całe wolne alfabet. No. I korupcja i totalitaryzm w Unii Europejskiej, World Economic Forum, ich komunizm 2.0, ustawienie porządku, obrot i przechodzenie od... zdrowego jedzenia do jedzenia inżynierii genetycznej u powodów. Więc trochę się rozszerzyło w tematach. I to są właśnie przykłady alternatywnych mediów szwedzkich. Fria Tider, Wolne Czasy, Nya Tider, Nowe Czasy. Ja chyba mam ze sobą tutaj gdzieś, może się spojrzeć później, mogę pokazać. Zobaczę. Institut Exakcji Federal, Samhällsnytt, Samtidigt, i mają różne takie demograficzne grupy, na przykład SWEB-TV to raczej na takich starszych osobach i czy mają wywiadów z różnymi osobami i są tylko na YouTube. Fredsvider to jest największe, są tylko na internecie, Nya Tider to właśnie jedyna taka gazeta alternatywna, która jest w papierowej formie. I Samhällsnytt też bardzo wielki kanał. I przepraszam. I no też różnych innych tam Palestra Media, Jonas Nilsson i właśnie on uczuwał, że jego kanał miał trochę wpływu. I on mówił, że kiedy robił ten Boer Project, czyli ten dokumentarz w 2018 roku o sytuacji dla białych, dla Boerów w południowej Afryce, to wielu ludzi, którzy to no, patrzyli się na tego dokumentarza, Szwedzi, to później pisali do szwedzkiej zwykłej telewizji, dlaczego wy nie robiliście taki dokumentarz o sytuacji dla białych w południowej Afryce. Więc on wie, że w każdym razie jego dokumentarz ma wpływ, bo dużo ludzi na tym patrzy po prostu. I później następny dokumentarz Varför Sverige är mångkultur, dlaczego szwedzkie jest multikulturą. Ustalone media musiała zdementować wpływ żydowskiego z pomocy starego, bywszego socjaldemokratycznego ministra. Więc dlaczego to robili, jeśli ten dokumentarz nie miał wpływ? To była reakcja na jego dokumentarze, więc to wyraźnie, że miał jakiś wpływ tam. I Maktowen Radwode, rządzący, który nigdy wybrałeś. Jeśli Szwed ma znajomość o World Economic Forum, to ta wiedza zawsze pochodzi z alternatywnych mediów. To mi powiedział, więc
trudno mierzyć ten wpływ, ale jest tam zdecydowanie. Więc na pewno pomogło wzrastanie SD, ale także realna sytuacja migracyjna też pomogła. I Szwedzi też nauczyli się czytać, no, nie wiem jak powiedzieć po polsku, kiedy stoi na przykład, że grupa młodzieży atakowali kobietę młodą i zgłosili się na nie, to można domyślać, że to nie jest jakakolwiek grupa, tylko to jest grupa młodzieżów z pochodzenia Bliskiego Wschodu albo Somalii. Między Warszawami. No, między Warszawami, właśnie, dokładnie. Więc, ale jednak to alternatywa media strasznie się wzrosła, szwedzka, i no, miało wpływ. Ale jaki wpływ dokładnie, no, trudno powiedzieć. Bardzo trudno powiedzieć. No, tu są moje źródła. Jeśli chcecie tam zobaczyć coś, bo te dokumentarze przez Jonasa Nilsson, to ma być w każdym razie z angielskimi tekstami, więc to może być ciekawe, ale inaczej to jest wszystko po szwedzku. I tu macie premia. Polski wpływ na Gustawa Kasastranda. Skoro ja trochę go znam, to powiedziałem, że jak brzmi ten pierwsza wersja polskiego hymnu, bo śpiewacie, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I on często mówi w swoich wykładach, en av Sverige är förlorad så länge som vi lever. Jeszcze szwedzka nie jest stracona, dopóki my żyjemy. Więc to jest inspiracja od polskiego hymnu. Ja go tylko powiedziałem. Mało premier tego. Mało polskie wpływ na Gustawa. No. Więc no to wszystko dla mnie. Koniec prezentacji. Dziękuję za inwitację. Tak, dużo chyba pytań będzie. Ja się chciałem zapytać właśnie a propos szwedzkich demokratów w związku z tym, że są jakby zamrożeni do 2026 roku. To co takiego, jakie mają, na jakie będą mogli po prostu realnie co mogą przeprowadzić w sprawach reimigracji i tak dalej, jakichś tych celów, które ich wywiodą, to tak, do tych zwycięstwa. No co mogą w zasadzie zrobić, bo... To tak, dobre pytanie. No właśnie, to ale ja nic to nie dało, nie przekłada się w ogóle, tak? Nie, bo muszą mieć wspieranie od tych innych partii burżuazyjnych i muszą też mieć wspieranie od tych ludzi, którzy pracują w policji. Na pewno mają wspieranie w policji, ale muszą też mieć wspieranie na urzędu migracyjnym przez ludzie tam, a te ludzie tam są raczej tak lewacko nastawieni, więc no, nie chcą tak naprawdę wprowadzić te nowe surowsze reguły. Ale też jest problem ten, że nawet jeśli mamy surowsze reguły teraz, to dużo z tych osób, którzy są nielegalnie już dzisiaj w Szwecji i dostali decyzję, że muszą wracać z powrotem do swojego kraju, to często nie mają papierów na sobie, bo rzucili paszport. Więc no, gdzie mamy wizerunek? Ja się odwrócić tylko, no, ja nie wiem. Sadzić na jakiegoś samolotu i puścić spadochronu na Afganistan. To jest tak legalnie niemożliwe. No, ale inne pytanie to wtedy bardzo krótkiego czasu zabiera. A jeśli chodzi o wysyłanie z powrotem ludzi, którzy są nielegalnie w Szwecji, to wtedy tak strasznie trudno jest. To strasznie długo czasu zabiera. Więc, ale to jest dużo z powodu z naszych no, prawników, bo są na ogół lewackie i wydawają często no, takie, jak mam wyrazić po polsku, no, słabe decyzje, czyli nie chodzą według najbardziej surowszych reguł, tylko robią decyzje jak bardzo najmilej dla tych migrantów po prostu, żeby było trudno ich wysyłać z powrotem. Bo dużo z tych prawników to... Pobłażają, tak? Łaskawi. No łaskawi, no może tak nazwać po polsku. No, bo bardzo często to są młodsze kobiety z bardziej na liberalnym, lewackim nastawieniem. Ale to jest taki ten, mogą stosować taką dyrekcję w tym sensie, że nawet jak SD uzyska jakiś wpływ na politykę migracyjną,
No mimo to urzędnicy, administracja, właśnie sędziowie będą i tak podkopywać, tak? No tak, tak, tak. Regulacje, no i tak robić zgodnie ze swoim jakimś tam. Tak, tak. Więc cała, wszystka ta no, załoga w tych urzędach migracyjnych i w sędziach szwedzkich powinna być zmieniona na bardziej prawicowo nachylenie, więc to jest tak zwane, no, nie wiem, jak się nazywa po polsku, ale po angielsku deep state. Właśnie SD pracuje przeciw tego szwedzkiego deep state i to jest problem, bo ten, no ja nie wiem, ja nie wiem po polsku, głęboki rząd, tak? Tak, przetłumaczyć? Tak, przespowali wszyscy do stołu. No, i głęboki rząd jest, że jest pełen z tymi ludźmi z socjalistycznymi poglądami, więc to jest problem. Więc to nie wystarczy, że tak, że mamy burżuazyjny rząd, więc to musieliśmy chyba mieć burżuazyjny rząd przez 20 lat, żeby to zmienić. Więc ja nie mam taką wielką nadziei, niestety. Może zahamuje się imigracja, bo już zaczęło się zahamować, bo to była przesada, nawet dla liberalnych partii, nawet dla socjaldemokratów w 2015 roku. Ale skoro mamy takie ekstremalne problemy w Szwecji, to musimy po prostu wysyłać ludzi z Szwecji, bo jest tam pełno przestępców. I no nie tylko, no. Na szczęście to mordują się i strzelą się nawzajem, ale często to no, robią przestępstwa i no, Szwedzi i inne biali ludzie cierpią. To jest fakt, tak wygląda. Więc no, ja nie mam największej nadziei dla moim kraju, ale zobaczymy co Szwedzcy demokraci mogą zrobić. To jest jednak pierwszy raz, kiedy mają jakikolwiek wpływ, ale nie będzie łatwo. I no, jak pisze tutaj, będzie być badanie o tych reformach bardziej surowych na polityce imigracyjną. Ale czego tutaj badać? No to jest fakt, że jest już za bardzo ekstremalne. To już jest statystyka na tym, więc... Ale to też jest problem, że statystyka szwedzka nie jest segregowana na ile na przykład ta grupa etniczna robi przestępstwa, bo to nie jest pozwolone, to jest rasizm, więc wtedy jest trudniej zrobić te badania. Więc, no. Chciałem spytać o sytuację międzynarodową, o tyle sytuacji międzynarodowej, tak? Czyli stosunek do tej wojny, która w tej chwili się dzieje, tak. ale głównie, bo tutaj już pan trochę o tym mówił, że nie ma partii prorosyjskiej, ale czy jest gdzieś postrzegane na prawicy szwedzkiej zagrożenie ze strony imperializmu amerykańskiego? Bo mówicie dzisiaj, przez wszystkie przypadki odmienia się imperializm rosyjski, zagrożenie imperializmu rosyjskiego. Tak. Tymczasem takim podskórnym, może większym nawet typem zagrożenia jest ten imperializm amerykański, różnych globalnych amerykańskich korporacji. Jak wiadomo, Europa również miała koncepcję takie, by być bardziej niezależną od Stanów Zjednoczonych, głównie od Francji, Niemczech. Tutaj również jeszcze no, w 90-tych latach również mówiono o Rosji. Dzisiaj oczywiście już Rosja jest obrożona anatemą. Tak. Czyli tutaj ta sprawa Europa, Stany Zjednoczone, ale z drugiej strony też Chiny. Nie? To jest takie drugie pytanie. Stosunek do Chin, do nowego jedwabnego szlaku i do tego modelu, który się określa jako taki Pax Sinica, właśnie tego bloku kontynentalnego Eurazji w kontrze do państw morskich, atlantyckich, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nie? No, czyli no. Tutaj, bo to się wszystko dzisiaj ma dzisiaj duże znaczenie w dzisiejszych czasach. No tak, 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 no zdecydowanie, no. No to no, na przykład te Esty to są pozytywne teraz nachylenie do Stanów Zjednoczonych i są, no, są sceptykami i do Rosjan, i do Chin, ale wcześniej to byli także sceptykami do Ameryki i ich wojny. To się zmieniło, bo teraz zmieni się ich, powinni są być członkami NATO. Ale na przykład moja mała partia AFS to ona chce być zupełnie neutralna i celem AFS, w każdym razie naszym liderem Gustav Kasestrand, to jest sojusz między nordyckimi krajami, ale teraz to nie jest możliwe, skoro Dania i Norwegia wszedły do NATO już 70 lat temu. Więc to nie jest możliwe, ale
No, AFS nie chce w ogóle być członkami i przeciw Rosji i przeciw Chin, to no, AFS chce być po prostu neutralny. I później są no, inne zgrupienia, których no, za bardzo nie znam się na NMR, czyli Lubuskie Mocenstwo, to jest za bardzo no, radykalna grupa, w ogóle nic tam dochodzi po prostu, bo oni są narodowymi socjalistami, to jest wielkie po prostu nie w szwedzkim środowisku politycznym. Więc później mamy jakąś inną tam partię Medborgerlig Samling, czyli zbieranie obywatela, tak się nazywa, ale jest nawet mniejsza od AFS. I one chyba są bardziej tam między, nie wiem, między SD i AFS, coś tam takiego. Chyba mają takie podobne nastawienie zagraniczne, jak większość Szwedów ma, że jesteśmy teraz wrogiem Rosji, jesteśmy bardzo, bardzo sceptyczni do Chin i wybieramy strony Ameryki. No i to tak, tak no, to nie jest nic nowego, bo już w latach 50., 60., to nawet jeśli Szwecja była wtedy neutralna, to tak naprawdę to grało pod kocem z Stanami, bo nawet jeśli rządziła socjaldemokracja, to no, byliśmy no, demokratycznym krajem i byliśmy nie chcieli być sowieckie, więc no, chcieliśmy należeć do Zachodu, nawet jeśli tak militarnie, to byliśmy neutralni. Więc no, to nie jest nic nowego, że jesteśmy bardziej no, przyjemni do... Generalnie te wszystkie partie, które są w parlamencie, mają, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, podobne poglądy. Tak, można tak powiedzieć. Chyba tylko lewica jest trochę jak, no, trochę jak SD, no, są eurosceptykami razem z SD i są w każdym razie wcześniej, może jeszcze trochę bardziej sceptyczni do Stanach, ale inaczej to mają taki sam podobny pomysł, tak? Nie są wielkie różnice, jeśli chodzi o międzynarodowe. Mamy tutaj o tej byłej komunistycznej partii, tak? Tak, lewica, to jest ta. Bo wcześniej nazywali się właśnie lewica komunistyczna, a teraz tylko lewica. No. To samo. Ale może teraz dzisiaj bardziej chodzi o feminizm i LGBT i tak dalej. Te stare komuniści o tym w ogóle zmienili. Tak. No. W Polsce też tak jest. Tak. No, bo mój polski dziadek, on był przekonanym komunistą, ale on był beton. Jeżeli widział te tęczowe flagi dzisiaj w Warszawie, to on by to nie zrozumiał po prostu. To był komunizm 1.0, a dzisiaj to mamy komunizm 2.0 po prostu. No tak, tam Miller i... Tak, to właśnie. To jest ta tęczowa... O, tam, myślałem, że konserwatysta lewicowa. Stary taki po prostu, ten komunistyczny beton. No ale liczy na głosy, nie? No, tak. Takich jest dużo. W zasadzie ja mam pomysł, co zrobić z tą całą masą imigrantów. Można wziąć przykład z rządu słowackiego, który miał po prostu cyganów, wybudował osiedla, przyszli całe miasto i jakby nie było ich tam osadził, tak? No. Można w ten sposób taki też stronować lewicę. Wiadomo, że tam za bardzo... Tak, w praktyce jest, bo te imigranci już żyją swoimi getami, tam strzelają, żyją swoje życie i tam szwedzka policja wie, że nie może wygrać. Mam pomysł taki, że po prostu jest to jedyna słuszna taka droga, niestety nie może zbudować mur. To mogą nie trzeba żadnego muru. Oni się po jakimś czasie sami wykończą. Właśnie, żeby przekonać lewicowe partie, żeby popierały te pomysły. No, w przeciągu 2-3 lat tak sami imigranci sami się do tego przekonają, że mogą stworzyć własne getto, tak? No, które sami się wykończą w paru latach. No tak, tylko szkoda, że nie tylko oni sami robią przestępstwa między sobą, ale także no, na Szwedów niestety, więc tak, no, to jest właśnie wielki problem. Więc, jeśli tylko strzelali się nawzajem, to problem w swoich getach, to problem był mniejszy, ale w ogóle to no, nie powinien tam być po prostu. No. A powiedziałeś właśnie przed chwilą o tych strefach no go zone. Tak. To jak to wygląda jakby w praktyce? No teraz wczoraj była najpóźniejsza bomba tam w Rinki Bytienca. To jest jakaś takie znane stare getto tam na północ Sztokholmy, więc
To była chyba już, ja nie wiem, czwarta bomba tylko tego roku, stycznia, a poprzedniego roku to było chyba ponad 100 bomb, coś takiego. Więc, no. Albo bomby, strzelania, to jest coś codziennego w Szwecji. A to było nie do pomyślenia w Szwecji 30 lat temu. Więc no, naprawdę się zmienił na źle. No wiedzą, że policja szwedzka ma już ręki pełne i ma za dużo do roboty po prostu i wiedzą, że to jest raj dla przestępców. Ale to ciekawe, bo ja słyszałem o jakimś podcaście niedaleko temu, kiedy jeden taki sam migrant z Łodzi, z Jugosławii, mówił, że te migranci nie zachowują się tak źle, nie zachowują się źle w swoich własnych krajach, tylko wszyscy się tak zachowują źle, bo wiedzą, że tam jest taka łagodna polityka z rządu szwedzkim. Więc to jest właśnie to nachylenie, nastawienie socjaldemokratyczne, że o, jest ci tak przykład, bo jesteś przestępcą i miałeś zły przyrost i jesteś od innej kultury, więc musimy pokazać, musimy cię zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. Tak jest nastawienie, niestety. No, więc dlaczego do tego doszło, do tej sytuacji w Szwecji? Z powodu miękkiego, socjaldemokratycznego nastawienia, no, się nazywa. Społeczeństwo dobrobytu, nie? No tak, tak, tak. No. Tak, tak, bo w Szwecji 100 lat temu to te Szwedzi wtedy nie by zaakceptowali, bo wtedy to Szwedzi były o wiele bardziej konserwatywni, więc. Więc właśnie ten dobrobyt to. To cięcia. No tak, cięcia, bo z tym dobrobytem to niestety to też przyszli te nowe wartości. Konsumpcjonizm, hedonizm, no, nie? Tak, tak, no wszystko to. No, no. A jaki jest stosunek, jeżeli jeszcze wracając do geopolityki, do koncepcji Trójmorza, która jest taką alternatywną trochę koncepcją do integracji europejskiej. Trójmorze to jest to samo co Międzymorze, czy... Mniej więcej tak, ale generalnie, tylko że Międzymorze to się bardziej mówiło przed wojną, generalnie chodzi tutaj o Morze Czarne, Morze... Ale to jest innego, że jest pod auspicjami samo zaczynnego inicjatywy, zresztą Niemcy dołączyli jako obserwator. Ja chcę podkreślić, że ja nie jestem fachowcem geopolityką, nawet jeśli to jest bardzo interesujący przedmiot, ale... Korytarze transportowe na przykład, tak. Adriatyk, generalnie, które łączą od Adriatyku i od Morza Czarnego, tutaj polskie porty i dalej w kierunku właśnie na Szwecję. No, na pewno to szwedzki rząd jest pozytywny tego. Jedyne co wiem, to jest to, że Szwecja jest jeden z tych krajów, która więcej płaci niż dostanie od Unii Europejskiej. A Polska dostaje więcej niż daje, prawda? Ale używacie te pieniędzy właśnie, żeby budować autostrady, więc w tym sensie to no, przecedało funduszy na takich projektów. Może nie tak od razu, ale no, do tego chodziło. Polska bardzo pożytecznie używała tych pieniędzy, żeby budować te korytarze, więc ale takie oficjalne nastawienie to nie wiem. Nie wiem. Nie jestem fachowcem. Może. Takie pytanie właśnie odnośnie tej partii, na którą głosujesz ty, bo scharakteryzuje się, że jeżeli chodzi o właśnie polityczne rzeczy międzynarodowe, tak, to po prostu neutralność, ale jakieś takie inne charakterystyczne punkty, jakie na przykład ma stosunek do wartości rodzinnych, LGBT, czy jest właśnie to taki, że tak powiem, jest nacjonalistyczna odnośnie właśnie etniczna bardziej, czy kulturowa, takie... Co was odróżnia właśnie od SD właśnie? No właśnie, właśnie, no tak, tak. To właśnie, najważniejszy punkt, poza polityką, że jest neutralna, to wiemy, to już nie działa. AFS zaczynał się jako, jak mówię, odłamanie, odbicie od ST 11 lat temu, bo zaczynał się z tym, że ta organizacja młodzieżowa w ST, Gustav Kasetran był wtedy liderem tej organizacji i po prostu napisał jakiś artykuł, gdzie ta organizacja młodzieżowa ST nie chcieli brać pozycję między Izraelem i Palestyną, chcieli być neutralni. I to było bardzo kontrowersyjne u no, tego rządu w Estii, bo oni zawsze byli proizraelskie. I tak się zaczynało. I no, parę lat temu ta partia była założona i skoro Estii coraz bardziej się dostosowali do poglądów moderatów, czyli już nie są przeciw NATO, już nie są przeciw, nie chcą wyjść z Unii Europejskiej,
to AFS jeszcze ma te nastawienie, że chcą wyjść z Unii, nie chcą być członkami NATO, chcą być neutralnymi, chcą tylko mieć sojusz militarny razem z innymi nordyckimi krajami i chcą mamy więcej. No właśnie, Esty już nie są tak radykalni, jeśli chodzi o politykę migracyjną, czyli nie są tylko chcą, żeby migranci tak wolontarnie mają wracać, a AFS jeszcze chce zmuszać. A to było kiedyś nastawienie Esty, żeby zmusić dużych migrantów wracać do swoich krajów. Ale już się zmienili, zmienili tych poglądów. Więc to są chyba największe różnice, tak. A stosunek taki... taki i też, że AFS i jego lider też nie często, ale mówią, że są etniczne, prawdziwe Szwedzi i to jest ich kraj, ale nie robi wielkie pytania z tym, bo, no, bo to nie funkcjonuje po prostu środowiska politycznego w Szwecji. Ale mówią o tym, więc są trochę bardziej otwarte o tym, więc no, to jest najbardziej popularny partia u narodów, nacjonalistów szwedzkich. Ale niestety to wiele nacjonaliści wybrali Estę w ostatnim wyborach, tylko żeby ta większość burżuazyjna dostała się do rządu po prostu. Bo byłoby z lewicą i burza z innych partii po prostu. Ja podziękuję. Proszę, proszę. A takie pytanie jeszcze właśnie odnośnie właśnie Belgii, a stosunek, bo to takie, no, takie tematy zawsze krzykliwe w Polsce, to się zapytam, tak jak do tego właśnie ta partia ma stosunek, czyli aborcja i związki homoseksualne, czy adopcja dzieci przez... Czy AFS, jakie... Jeśli chodzi o aborcję, to AFS jest krytyczna i to jest kontrowersyjne przez, ale... Ale on mówi przez o tym, że to... Nie, jesteśmy przeciw. No, jeśli nie chodzi o na przykład o gwałty i takie przypadki, ale inaczej to nie powinno być używane jako... Właśnie, do tego. I co było więcej, jeśli chodzi o LGBT, to też AFS jest krytyczny, więc no, to są bardzo takie bardzo twarde poglądy w szwedzkim środowisku. Więc wielu ludzi, takich narodowych nacjonalistów, to powiedzieli, na przykład na Twitterze, bo ja mam konto tam, że tak naprawdę to popierają AFS i nawet kiedy pytałem się Gustawa Kazestrana o tym, że wielu ludzi im powiedziało, że ja zgadzam się raczej z wami, raczej nie z Esty, ale lubię wasze poglądy, ale ja wybiorę teraz Esty, bo naprawdę chcę, żeby dostali się do pozycji wpływu po prostu. Więc to, że AFS teraz tylko dostali 0,18%, to nie pokaże, ile naprawdę ich popiera po prostu. Więc zobaczymy na następnych wyborach za 4 lata. Jeśli ST nie mogą pokazać jakieś bardzo wyraźne wyniki polityczne, to ich wyborcy będą niezadowoleni po prostu. Ja myślę, ale co ja wiem, zobaczymy. Ale są wyraźne różnice teraz. Przede wszystkim od poprzednich wyborach w 2018 roku, bo Esty się liberalizowali jeszcze więcej się dostosowali do moderatów, do tych burżuazyjnych partii. Więc tak, są różnice, zdecydowanie. Można powiedzieć, że AFS jest trochę jak Esty byli 15-20 lat. Bo tytuł wykładu to właśnie zmiany mentalności, tak? I teraz pytanie moje jest takie, bo widzimy jakiś tam wzrost poparcia SD, tak? W wyborach kolejnych. Czy jakby to też wynika właśnie z tego, że zmienia się jakaś tam mentalność Szwedów na stanie do imigracji? Czy one są bardziej negatywne? Dobre pytanie. Ja właśnie rozmawiałem z Andrzejem i Jerzym o tym przed wykładem tutaj i jak do nich mówiłem, to ostatnie wybory było na dużo tych zgromadzeń z razem AFS, kiedy były te wykłady w różnych miastach.
I ja byłem członkiem S już 15-18 lat temu, więc ja pamiętam, jak silna lewica wtedy była. Były te wielkie demonstracje z antifą i tak dalej. Antywarszawska była bardzo silna, była chyba znana całego świata, że była bardzo wielka liczebność ludzi. A teraz prawie ich nie było. Nigdy nie widziałem ich takich słabych, więc to bardzo interesujący fakt. Bo ja pamiętam, mogło być ich setek ludzi, a teraz może tylko grupa zgromadziła na 20, 30, 40 osób, które tam krzyczało najwięcej. Może nie było nas tak dużo, ale czasami to mogło być nas więcej niż ich. I tak to już widziałem już w wyborach w 2018. Więc to bardzo wyraźnie widać, że wartości się zmieniły i ma wielkie znaczenie też, że oficjalna ta zwykła stara praca czeska także chodziła bardziej na liberalnych i trochę bardziej konserwatywnych poglądach niż lewackich. Więc zaczynamy trochę tam pisać o problemach z imigracjami, więc imigrantami i z polityką imigracyjną, więc to nie miało wpływ zdecydowanie na mentalność Szwedów. I to, co ja opowiadałem tutaj, to jest po prostu podstawa dla tych zmian mentalnościowych. Więc tak. Ważne zrozumieć, dlaczego do tego doszło, bo jak tam zaczynałem w moim wykładzie, to klimat socjalny dla takich jak mnie, to był straszny. Zarazem to trudno wytłumaczyć. Mogłeś po prostu stracić pracę, jeśli byłeś otwartym, że popierałeś serwis demokratów wtedy. Więc, a dzisiaj to, nie wiem, może niektórych środowiskach to może nie jest jeszcze tak ok, akceptowane głosować na jesty, ale większość środowiska to jest, jesty są zaakceptowane teraz, no jednak mają 20%, co piąty wyborca głosował na jesty, teraz nie można ich ignorować, więc tak na socjalnym poziomie, tak na metapolitycznym poziomie to jest lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. I lewica, no jak wam mówiłem, było ich bardzo, bardzo mało, byli bardzo, bardzo słabi teraz na demonstracjach przeciw AFS. Więc coś się zdecydowanie się stało. Ale tak praktyczna polityka migracyjna to jest gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. No, może są bardziej surowe reguły, trochę, ale skoro te migranci, którzy już przeszli już osiedli, nie wracają do domu, to praktyczna polityka, praktyczna sytuacja tak jak wygląda, to jest o wiele gorsza. Na tym punkcie. Ale możesz dyskutować, mieć bardziej takie prawicowe nastawienia z zwykłymi Szwedami, bez historycznych reakcjach. Porównaniem 10 lat temu, 15 lat temu, moja mama, Polka, ona zreagowała z histerią, kiedy powiedziałem, że popieram Esty tam w 2004 roku, a w 2018 to sama głosowała na Esty, więc tak się zmieniło. Zrozumiała, że jest różnica między polskimi migrantami i Somalczykami. No jest różnica. Więc tak, zmieniłem się. Więc socjalnie to mogę więcej oddychać. Z tego akurat co widzę, Antifa słabnie, ze względu na to, że za dużo antyfaszystów się po prostu związało z imigrantami i się przejechało na tym, no to nie oszukujmy się. Wskaźnik gwałtów i tutaj pierwszej miłości się różni, tak? Tak jest. I wielu z tych nie muszą nawet być imigrantami, ale takie lewackie, wszystkie mężczyźni to często mówią, że są feministami, ale było problemy z gwałtami w tych organizacjach lewackich i w Antifa, więc to jest komendy przecież. To w Polsce to jest to samo. Tak, no. To taka sama metoda. Dlatego ta sama rewolucja zjadła właśnie swoje
powiedzieć. No tak, właśnie, właśnie. Powstało jakieś takie homo komando, to się nazywa. Homo komando. Sportu zarzają, niby jakieś sporty, czy coś. W cudzysłowie. I też tam jakaś ostatnia afera była, że jeden zgwałcił drugiego. Były takie, to się ja wiem, że był jakiś taki przykład, i był jakiś taki szewski komunista, który nie chciał, żeby ten Afgańczyk, który mu zgwałcił, nie chciał, żeby on był być wysyłany, więc on raczej chciał go bronić. Czuję się tak źle, że może będzie wysłany z powrotem do Afganu, skoro on zgwałcił się na mnie. Ja nie rozumiem się na tych ludzi, oni są chorzy. Takie wypaczenie. A właśnie, odnośnie służb mundurowych, szczególnie jakieś wojsko, coś takiego, czy masz może dostęp do danych, jaki proces robią tam ludzie z imigranci albo pochodzący z rodzin imigrantów? Czy cały czas służby mundurowe są jednak w 90% ze Szwedów, takich po prostu Szwedów, etnicznych Szwedów? Niestety nie mam danych, ale wiem, że chcą mieć kwotę imigrantów, kwotę kobiet z jakimś stanie pochodzenia, no tak jest, ale ja myślę, że większość w służby wojskowej to jeszcze są Szwedami, tak. I to, co ja słyszałem, to jest to, że większość z nimi mają tak bardziej na chwilę nastawienie, no, głosuje na, czują sympatię na SD i tak dalej, tak to myślę. Ale jeśli chodzi o tych oficerów wyższych, to oni muszą mieć polityczne odpowiednie opinie, bo inaczej nie mogą robić kariery, więc na przykład nasz najwyższy generał, on chodzi w paradę tęczową LGBT, no i tak samo z policją szwedzką, bo... Był taki plakat, kiedy chcieli więcej ludzi zatrudnić do szwedzkiego wojska i stało, były takie zdjęcie na szwedzkiego żołnierza, który tak robił z ręką i namalował sobie tęczę. I szwedzkie wojsko nie zawsze idzie prosto, czyli może iść, no już rozumiem się, albo na lewo, no raczej na lewo chyba. Było takie, no tak jak widziałem, rzeczywiście, faktycznie było coś takiego. To jest czyli to rozpor. Jest bardzo, bardzo taka propaganda w polsku szwedzkim. Ale te, którzy naprawdę są, robią służby, to ja myślę, że większość czują sympatię do Esty albo AFS, tak myślę. Właśnie, czy znasz może dane, jak się rozkłada poparcie SD wśród społeczeństwa? Były te ostatnie wybory, te 20%. Pokazałem to nowe. Czy chodzi mi o to, na przykład ilu, czy bardziej wśród młodych wyborców, czy wśród starszych? Wśród młodszych szwedzkich mężczyzn, to albo w ogóle wśród szwedzkich mężczyzn, to jeśli tylko szwedzkie mężczyźni mieli prawo do głosowania, to chyba jeśli mieli prawie własną większość w Sejmie. To kobiety głosują na lewo. Więc i SD i też AFS są bardzo popularne przede wszystkim wśród młodszych szwedzkich mężczyzn, bo właśnie oni mają ogromne problemy wśród imigrantów. Ale ja też odczuwałem, że wśród młodszych szwedzkich kobiet, skoro są tak bardzo napastnowani przez tych imigrantów, to coraz więcej młodych szwedzkich kobiet już ich dosyć, tych imigrantów po prostu, więc... No właśnie u nas, powiem ci, że kobiety też tam głosują, powiedzmy, na te liberalne, lewicowe jakieś tam partie, ale u nas nie ma się tego problemu z imigracją takiego, powiedzmy, namacalnego. W każdym razie nie jest, bo mamy rzeczy takie. Jak znam jakieś kobiety, to one zazwyczaj są przeciwko, nie? Imigracji takiej. No tak. Z tych krajów Bliski Wschodni, bo widzą, co się dzieje gdzieś tam. Właśnie, bo byli z zawodem Europy, nie chcą mieć to samo tutaj. Więc to jest bardzo śmieszne, że czują się jak lepszymi ludźmi, kiedy głosują na lewo albo na liberalnych partii, ale tak naprawdę to... Tak jak odczuwam, to nie chcą mieć z tymi imigrantami, więc to jest... I na szczęście to jednak nawet też szwedzkie kobiety to wolą wybierać białe mężczyźni. Jeszcze nie
Szwed to może ktoś z Finlandii, albo Danii, albo jakiś biały Amerykanin. Na ogół nie biorą, więc no, są trochę same, jak Ani musi powiedzieć. No, tak. A jak na przykład wygląda relacja z kościołem w Szwecji, który jest jakby... Jest bardzo LGBT. Właśnie, kościół jest bardzo liberalny. Tak, super liberalny. Wygląda stosunek partii konserwatywnych do kościoła w tej sytuacji. Bo w Polsce jakby jest to między PiS-em a kościołem katolickim jest bardzo no, duży sojusz, tak? Tak? A w Szwecji takie partie konserwatywne, nacjonalistyczne odwołują się w ogóle do takiej religii państwowej, czy pominięta jest ta kwestia, czy jak to oni po prostu podali tą politykę i podali to pytanie do socjaldemokratów, więc można powiedzieć, że socjaldemokratyczne no, wartości rządzą w wszystkim kościele, tak zwane. Był kiedyś bardzo taki konserwatywny, luterański, ale tak nie wygląda, więc na ogół masz często no, kobiecie no, księce i żenią jeszcze mężczyźni ze sobą i kobiety ze sobą, więc to jest zupełnie liberalny kościół, zupełnie, to jest tęczowy kościół. Ale AFS doszli do tej rady tak zwanej kościelskiej, tak? Bo szwedzki kościół ma swój własny taki sejm, więc tam doszedł. Coś takiego tam. I właśnie tam oni prowadzą to pytanie, żeby szwedzki kościół ma na nowo być bardziej konserwatywny, tak jak kiedyś był. Żeby nie akceptować małżeństw między dwoma mężczyznami, dwóch mężczyzn na przykład. Więc, ale to jest chyba jedyna opozycja tam, bo na ogół to te burżuazyjne partie to się podają, tylko wspierają tą liberalną politykę i no, w ogóle są beznadziejne, no, przez mówiąc. A jak i SD i też AFS, tak? Tak. Jaki macie stosunek do gospodarki? No, SD to chyba to, co ja zrobiłem, to są bardzo podobnie do PiS-a. Czyli bardziej tak no, socjalno-konserwatywni. A AFS no, są tą publiczną gospodarkę, ale też są płaskie podatki, bo w tym rzeczy jest, że mamy strasznie wysokie podatki w Szwecji. Jeśli na przykład dostaniesz 30 tysięcy koron jako wypłatę, możecie podzielić na 2,5, to macie w złotych. To jest no, normalna wypłata w Szwecji, ale tak naprawdę to może dostaniesz 60 tysięcy koron, ale połowa tego to jest podatek i tego nigdy widzisz. Ale od tego podatku to płacisz karę opieką publiczną dla policji, i dla drogach i tak dalej, ale też płaci za imigrację i że dajemy tak dużo pieniędzy do przez naszego urzędu dla trzeciego świata, SIDA się nazywa, ja nie wiem, mam przekonać do polskiego, za tego wszystkiego płacić, od tego wysokiego podatku, więc AFS chce po prostu zlikwidować się dużo z tego tych wydatków i zmniejszyć podatku po prostu w tym sposobie. A Esty, no, teraz współpracują razem z burżuazją i w praktyce to wzrastały podatki teraz, więc ja nie jestem pewien, czy to jest burżuazyjny rząd, czy to jeszcze są socjaldemokraci, którzy rządzą, bo ja nie uczuwam różnicy. Więc no, są chyba różnice, ale Esty tak zawsze byli tak bardziej jak takie stare. Socjaldemokraci, można powiedzieć, a AFS no, próbują z tym płaskim podatkiem. No, więc są różnice tam też. A tak się chodzi, czy jest jakieś ugrupowanie polityczne odwołujące się do wierzeń przedchrześcijańskich, czyli staronordyckich? Tak. Nawet była wystartowana jakaś nowo-pogańska partia teraz, albo nowo-germańska, coś takiego, ale ja nie znam się na tego zgrupowania. Ale to jest taka tradycja, chyba tak samo podobnie jak tutaj w Polsce, że często wystartują takie nowe partie. Po prostu, że marginalne znaczenie. Tak, nie ma żadnego wielkiego znaczenia. Tak. Właśnie. A jak jest, tak jeszcze właśnie wracając do tego tematu kościoła,
Czyli jakby te partie takie narodowe, nacjonalistyczne, konserwatywne, to mają stosunek taki ambiwalentny, obojętny do kościoła, do wiary. Jakby nie poruszają tego tematu, czy może poruszają go... Myślisz, że te partie... Nie, AFS i SD. Nie, ale właśnie oni są jedyną opozycją przeciw tej liberalizacji, tej polityki kościelnej, więc to jest jedyna konserwatywna opozycja, taka prawdziwa. Więc ja myślę, że nie jestem pewien, ale w niektórych takich rejonach, w tym episkopatu... No, to chyba u was jest trochę odwrotnie, to chyba u was polityka decyduje o kościele, a nie kościół o polityce. Dokładnie. Czyli te partie po prostu prawicowe, narodowe są przy kościołowi, bo kościół jest po prostu lewicowy. Tak, dokładnie. Czyli chcą bardziej zreformować. Zreformować, tak, nie są co. Są zreformować z powrotem, jak kiedyś było. Żeby kościół się zmienił. Przez takie naciski. Tak wygląda, więc tak. Rzeczywistość i środowisko polityczne w Szwecji, tak. Różni się bardzo od Polski, więc no. Mam nadzieję, że to było coś interesującego dla was. Oczywiście, jak najbardziej, całkowicie inne. No inne spojrzenie z kościołem, bo na przykład nie coś takiego, co ma miejsce tylko w Szwecji chyba. No, tak. W Norwegii chyba też, wydaje mi się. Ja myślę, że Norwegia, Szwecja, to Norwegowie to są najbardziej podobny naród do Szwedów w wszystkich sensach, bo są bardziej politycznie odpowiedni niż Duńczycy i Finowie. I mają więcej imigrantów. Na przykład, kiedy ja jechałem do Oslo, to wygląda jak Sztokholm, no, multietyczne miasto. Bo ja pamiętam, jak Oslo wyglądało 30 lat temu, to było wtedy o wiele bardziej norweskie miasto, więc... Tak, zdecydowanie. Tylko jedna wielka różnica jest, że mam tak dużo imigrantów wszyscy, że nawet w mniejszych miasteczkach i na wsi to są te imigranci. Nawet jeśli tak szybko jak mogą, to chcą się zgromadzić w większych miastach i żyć swoimi samymi, po prostu swoimi. A w Norwegii to jeszcze na wsi, mniejszych miast, to chyba jeszcze jest bardziej biało-norweski. Nawet jeszcze jest dużo imigrantów od europejskich krajów. Jest dużo Szwedów, dużo Polaków i dużo innych narodowościach. Ja wiem, że północne Norwegie to jest dużo ludzi, którzy pracują w przemysłu rybackim, którzy, jak się nazywa po polsku, kiedy umyjesz ryby po prostu i ukroisz ich i wyrywasz wszystkie te nie... Patrożenie, nie do jedzenia właśnie. I wtedy często mają imigrantów od chyba... Azji, to co ja słyszałem, bo Norwegowie sami nie są te pracy, więc i mają, jest bardzo bogaty, ale skoro mają ten olej i tak dalej, więc tak wygląda. A to jeszcze pytanie muszę, jaki jest mniej więcej stosunek procentowy tych imigrantów kolorowych, ale wszystkich jakby, nie tylko tych, którzy przyjechali tam w ciągu ostatnich, powiedzmy, 20 lat, tylko również tych imigrantów, którzy są dziećmi drugą, trzecim pokoleniem, tak, wychowanym względem, nie powiem jakby wyłącznie etnicznych Szwedów, ale generalnie w całej białej populacji w Szwecji. To bardzo trudno na tym odpowiadać, skoro, jak wam powiedziałem, takie dane nie są pozwolone, żeby podzielić na etniczne grupy, bo to jest rasistowskie, więc trudno powiedzieć. Ale nie jest tak, jak na przykład w Francji, w Paryżu, gdzie jest prawie chyba tylko czarnych. Ja widziałem niedawno temu, chyba tylko jeden miesiąc temu, procent czarnych ludzi w każdym europejskim kraju. I we Francji to było jak najwięcej, chyba ponad 8% w całym kraju. A w Wielkiej Brytanii chyba było, nie wiem, 6, a w Szwecji może 4,5, coś takiego. Prawie tak samo w Norwegii. No, w Polsce chyba było tylko 0,1, 0,2, coś takiego. Ale tak dokładnie nie mogę opowiadać, bo nie mamy takich danych. Niestety musiałbym to sprawdzić. Na przykład na tego bloga, tam gdzie podałem źródło. Mogłem tam sprawdzić.
bo to jest wszystko po szwedzku. Więc... Ale nie, największy grup szwedzcy to są te z Bliskiego Wschodu, Arabowie. I największa afrykańska grupa to, jest, to są chyba te Somalijczyki. Z nimi właśnie mamy największy problem, bo to są na bardziej agresywne przestępstwy. Więc, no. Ale ile tak naprawdę jest, to trudno powiedzieć. Ale te największe grupy to zawsze są ponad 100 tysięcy ludzi. I to jest w kraju, który ma 11 milionów. I wtedy mówimy tylko o oficjalnej statystyki, bo jest dużo tak zwanych podziemnych imigrantów, którzy trzymają się tajniczych przesyłek, nawet jeśli docale decyzje na siebie od urzędu migracyjnego, że muszą wracać, że wynoka z Szwecji po prostu, ale trzymają się jeszcze w Szwecji, bo czeska policja nie wie, gdzie oni są i nie mają po prostu możliwości ich śledzić, więc... no, niestety dokładnie nie mogę odpowiadać na twojego pytania, ale tak, każda taka większa grupa to... Ja wiem tylko, że może 10-15 lat temu to największa grupa byli Finowie i ich było chyba 700 tysięcy ludzi, ale wielu z nich chyba wróciło z powrotem do Finlandii. A to byli Finowie, którzy przyjechali do Szwecji, czy to byli tacy, którzy pochodzili z tej autochtonicznej społeczności? Większość z nich przyjechała do Szwecji w latach 50. i 60. i wtedy była wielka imigracja do od wielu europejskich krajów. Od Finlandii, od Polski, od Jugosławii, od Węgrów, tak. I od Turcji. I później po tego roku, 1975 roku, kiedy oficjalny szwedzki Sejm przegłosował tą decyzję, że Szwecja ma być multikulturowym krajem właśnie w tym roku, to wtedy zaczynała się ta fala azylantów. Najpierw od Chile, skoro było tam dużo socjalistów, komunistów tych lat, kiedy... Allende, tak, on był wypędzony przez Pinochet. Tak zaczynało, później było dużo od Iranu w latach 80., ale tam można powiedzieć, że Irańczycy, oni się różnią, bo bardzo ważne dla nich mieć wysokie wykształcenie i, no, i pracować i po prostu coś tam robić z swoim życiem. Irańczycy, no to nie są nie Arabowie, tak. Tylko Persowie, to jest różnica. Właśnie, to ogromna różnica. Oni są zasadnicze. No, właśnie. I są pochodzenie europejskiego oczywiście. Ale później to no, dużo Somalii z Iraku i z Syrii, z Afganu i tak dalej. No i z nimi więcej problemów, więc musiałbym sprawdzić te dokładne dane, bo chyba są tam gdzieś. Ale no, tak naprawdę to chyba co najmniej jest, chciałbym powiedzieć, co najmniej 1,5 miliona za dużo ludzi, którzy nie powinni być w Szwecji. To jest jaki problem. A na przykład takie sytuacje, jak się mówi o Malmö, czy jakichś takich właśnie pewnych miastach, gdzie powiedzmy ten problem taki imigracyjny jest największy. Tak. To jako osoba, która na co dzień mieszka w Szwecji, to jakby... Czy widzisz to jakby w takim świetle, że faktycznie są miejsca, gdzie powiedzmy no nie wolno wchodzić, gdzie jakby naprawdę jakby jest niebezpieczne? No tak, jest wiele, nawet niebezpieczne dla szwedzkiej policji. No, bo są, mają własne takie klany, ja nie wiem jak się tak nazywa, bo takie znaki. Tak. No. I wiedzą, szwedzka policja wie, że muszą mieć porozumienie z tymi, z tymi rządzącymi w tych klanach, żeby coś tam rozwiązać, jakieś przestępstwo i tak dalej. W praktyce to te getta to mają swoje własne reguły, to są własne społeczeństwa. To nie jest już szwedzkie terytorium w praktyce. W praktyce nie jest. Bo to chyba jakieś swoje zasady. I właśnie... Tam w hijabie trzeba chodzić, nie? Coś takiego? No tak, na pewno w tych rejonach to tak. Ale to ciekawe, bo wielu z tych dziewczyn, którzy wyrastają w tych rodzinach, to jest tam konflikt między tym bardzo super konserwatywnymi poglądami od ich ojców i bratów i od społeczeństwa zachodniego. Więc parę z nich zrewoltują, ale no.
A to jest kobiet tych muzułmańskich jest właśnie taka liberalizacja, czy też wśród mężczyzn muzułmańskich? No nie no, raczej wśród kobiet. Ale nie wiem jaka ilość, bo ja myślę, że asymilacja jest łatwiejsza, kiedy są chrześcijanami, kiedy są muzułmanami, więc no, nie mogę dać taką dokładną opowieść. Ale wiem, że jest taki ruch wśród niektórych takich kobiet, że są być wyzwoleni po prostu. Bo mieliśmy takie przykłady, że młode dziewczyny z pochodzenia na przykład bliskiego wschodu byli zamordowane, bo wybrali sobie szwedzkiego chłopaka i że rzucili ten hijab, więc były takie przykłady, tak, tak. Jak Romeo i Julia praktycznie. Tragiczna miłość. No tak, tak. Właśnie, jeżeli chodzi o takie przestępstwa, czy też jest prawdą, że właśnie są jakby mogą liczyć na pobłażanie właśnie sądów i tak dalej? Za takie zabójstwa między sobą? Czy to tak jest, że no, że na przykład... Że to zostaje po prostu u nich tylko. Znaczy nie, no nie no, zostaje tak, tak. Wyroki, ale czy wyroki są stracone? No mężczyźni są zdecydowanie trzymać to w swojej grupie, a kobiety to, no jeśli są lojalne do swojej grupy, to trzymają się do swojej grupy, ale dużo kobiet też chyba protestuje, kiedy są zagrażaniem morderstwem swojej osoby przez swoich bratów i tatusiów, no. Bo to się zdarzało w Szwecji. To jest taka kultura honorowa taka. Honorowe zabójstwo, tak? No tak, tak, tak. No, kiedy ten honor był no, zniszczony u tatusia albo u bratu, to no, mordują swoje siostry albo swoje no, córki. To. Tacy są niektórzy. Nie, no, nie wszyscy, ale niektórzy się asymilują, ale dużo się nie asymiluje i no, mamy problem, bo jest ich po prostu za dużo i od za bardzo no, dalszy kraj po prostu. No. A na przykład masz taki ruch, no wtedy nie są te same problemy asymilacji. Na przykład masz taki ruch, że wielu szefów mężczyzn od wsi szwedzkiej jedzie do Tajlandii i wyrzuca sobą z powrotem. No tak, tak, tak. Więc masz trochę takich mieszanych dzieci właśnie od wsi szwedzkiej. Ale oni wyrosną i robią się bardzo szwedzkie po prostu. Nawet jeśli ich, no, te dziewczyny, to ich mamy tajlandzkie uważają, że mają być bardzo tak konserwatywnie i przemawiać o mężczyznach, ale często robią po prostu rewolucję przeciw tego. Ale nie masz te ogromne kulturowe różnice między Tajlandczykami i Szwedami, jak między muzułmanami, Szwedami i Somalijczykami i tak dalej, więc to różni się, które problemy są, no polega na tym, to co jest, kto jest to zagrożenie. No, ja rozumiem ten problem, ze względu na to, że będąc w Anglii właśnie zauważyłem tą tendencję, gdzie przykładowo Anglik miał pierwszą żonę Angielkę, drugą żonę Angielkę, no to już za trzecią żonę był Filipinkę ze względu na to, że całkowicie inna kultura i kobieta dbała przykładowo o ten cały dom, tak? Tak. Jest to prawdopodobnie tak samo jak u ciebie w Szwecji. No, jest po prostu wygodny dla tych mężczyzn, tak. Bo wielu mężczyzn... Takie wymagające problemy. No, bo wielu tych mężczyzn szwedzkich na wsi nie chce się przenosić do miasta, a szwedzkie kobiety przenosi się do miasta, wolą karierę, a te... Mężczyźni są po prostu bardziej konserwatywni i po prostu poglądy u wszystkich kobiet i poglądy u wszystkich mężczyzn się coraz bardziej się, no, różnili się po prostu, więc to jest wielki problem. No, a potem przychodzi wiek 30-35 lat, przychodzi ściana, bezpłodność i wtedy... No właśnie, tak. Jest na coś... Wtedy już jest na późno, wtedy już nie ma takie nastawienie, oho, ja jestem taka piękna, to... Ale wtedy już jest trochę późno, proszę Państwa, trochę późno. Już się kończy. Tak. Przyjdzie ściana, dokładnie. No. Ktoś jeszcze jakieś pytanie ma? Myślę, że dziękujemy. Dziękujemy.